Jesteś nobem, chłopie. Ła, gościu, coś to jest zrobione. Oho! Nie ma gościu przelewek. A czemu oni tyle muszą gadać? Teraz muszę zrobić. O. Tyle. Znaczy ogólnie w grach jest bardzo dużo gadania w fabule, nie? Jak robisz fabułę. Nie wiem w ogóle po co komuś ta fabuła. Nie rozumiem tego, strata pieniędzy. TB nie ma? O, no. I to jest właśnie Bokchamp. Ja? Raczej nigdy. Jak ja mam tego hopa chycić? Tym. No i tutaj podczas walki używasz trzech broni, nie? I sobie zmieniasz. Jak jest to naładowane tak jak teraz, czyli świecą się, no to masz takie jakby ulti, nie? Z każdej broni. Na przykład coś takiego. Opa, będę sobie leciał gościu. O, se lecę. O. Masz BDO takie rzeczy? Albo w TB? Nie ma. O kurwica, ty, będę strzelał. Ła. A możesz z niego strzelać? Nie możesz. No nie możesz, no właśnie. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? Jak baloniki? Ale to jakieś noby są. A no.
I tyle? Chyba ta. Wow, kolejni przylecieli. No i chuj, rozbiliśmy się balonem. To gra, ale to jest fucked up gierka, serio. Broń mieli chociaż. Ja czekam, aż kurde będzie można grać te arenki, to wtedy będzie można. Wtedy będzie fajne. No ale do tych arenek to jeszcze troszkę zostało. Dopiero mamy odblokowane tutaj. Tutaj. I teraz jestem tutaj. Czyli no jeszcze troszkę zostało. Oho. No ogólnie jeżeli chodzi o system, to nie wiem. Grał ktoś z was w Genshin'a albo przynajmniej wie jak działa ten system monetyzacji? Nie grasz w takie gierki? No to system w Genshinie to był tak zwany system gacha, nie? Czyli tam losujesz sobie bronie i postacie. Bo tutaj te postacie to są bronie tak naprawdę, nie? I tych broni jest... Ile ich jest? O, tyle jest tych broni. No i to działa tak, że podczas gierki sobie zbierasz tutaj takie o rzeczy. I co 10 masz gwarantowane albo fioletową, albo legendarną broń, zależnie od farta. I co 80 masz gwarantowaną legendarną broń. A tutaj masz otwieranie, nie? No i podczas gry sobie zbierasz to do odpierania. Ja aktualnie teraz mam 44 otworzyłem, mam 48 kolejnych. Są jeszcze takie inne, których mam 173 do otworzenia. Także zrobię sobie fabułę i sobie później to pootwieram. A dopóki wchodzi, jak to wytłumaczyć? No nie wiem, może czas się wyprowadzić.
Tu coś jest, nie wiem jak to działa. Downward impact. O. Nie rozumiem. Dajcie. A, chyba wiem. A jakbym zrobił tak? O, działa. On się nazywa 200 IQ. Tu jakaś skrzynka powinna być. Jak ja to zrobić? Zejdź, halo. Zeszczelę to? A. Dobra. Trzeba teraz to złapać. No, nie pykło. Oho. Uczyło się gościu. Chyba wejdę. Chyba. Oj. Ta, oglądałem, no. No i chuj. A. Potwór. Siema, a spoko, spoko. Czy on wyjdzie? Jak mam zrobić, żeby on wyszedł? O, wyszedł. Tak na Twitchu. A, jakoś tak wyszło. Dobra, ten mobek mnie irytuje już, nie? Dobra, udało się. Wiesz, że już zebrałem rzeczy do openingu? Bardzo dużo. Trzeba fabułkę szybko zrobić. O, tego mogę użyć. Pyk. A, i muszę bronię zmienić. O, i... No dobra, czyli najpierw gwardy mam rozwalić.
No, a to się buguje czasami. No i dobra. Tutaj teraz będzie wybita do środka. No, jeszcze nie. O, tu rozumiem, że tędy mam wejść? Nie. Po tym nie wejdę. Dobra, wiem jak to zrobię. Pyk. Pyk. Piom. No nie gadać, że będzie jeżdżony autem. A to chyba samo będzie jechać, nie? O, co ci chodzi, gościu? O, ładujemy na pakę. Pyk. Jedziemy dalej. A, to oni jadą. A ja pilnuję. No nie wiem, gdzie jedziemy. Halo, wywiozą mnie zaraz do lasu. O, przez most i most się zawali. O nie, nie zawalił się. To dojechaliśmy. O, fuck jump. Fighter balonem. Jaki combo. Pa. Najpierw furą. Teraz balonem. E, 21 giga zajmuje. Jak to znów? Kiedy ostatnio coś grałem takiego? No, że tu na górę wlatujemy.
21 giga, czyli giga mało. W 2022 roku to jakieś 5 do 10 minut pobierania. Chyba, że ktoś w lesie mieszka. No, wylądowane. Czemu oni zawsze tak wolno biegają? Hannah, you're back. Doctor, doctor, Mello and I. Huh? Oh, and I. Powinna być opcja w grach ogólnie, żeby można było ustawić w ustawieniach, żeby z automatu skipowało wszystkie dialogi. No. Czemu nikt jeszcze na coś takiego nie wpadł? Nie rozumiem. Dobra, mamy gotowe. Mam nadzieję, że to już końcówka tej fabuły. A z nim gada? Ty! Wywaliła mi. Umarłem. Nobem kurwa jesteś, przestań jęczeć. Nieprawda. O, zamknęli w klatce mnie. Łąka jest. O, wypuścili mnie. Padam, halo? No i dobra. Znowu gadanko. Powiedzcie, że to koniec, proszę. Dobra, koniec. Widzicie? To są te ograniczenia na start, na premierę gry, nie? Że teraz kolejny chapter startuje za 18 godzin. Czyli na razie koniec fabuły. Do jutra.
Ranking? Ale to jest głównie ranking achievementów. O, levela. To już mają maksa, bo na dzisiaj można 30 wbić. Achievementy, wormhole. Jakieś fantazmy. No i tutaj tego. Gildi. Ranking. No o 5 rano chyba odblokowują się nowe te, nie? Nowe chaptery. Nie, nie otwierałem jeszcze. Mam 49 złotych i 175 fioletowych. Dodatkowo jeszcze mam 15 matryc. No dobra, muszę do tej wieży iść. Gdzie ona jest? Ode mną. Także zbieram do 50 zł. I jeden jeszcze. No a fioletowych fajnie by było taką okrągłą liczbę, 200, nie? A, i byłem wczoraj na tych, na offie, na World Bossach. Byłem na World Bossach i dropnąłem jedną legendę. Dropnąłem to, o. Kółko. Do PvE to jest fajne. Bo to obszarowo bije. Tam jest skrzynka, ale chyba nie działa. Tu coś powinno być. O, jest. Ale ja mam złe bronie. W ogóle w tym pierwszym regionie już mi dużo nie zostało, bo mam 82%. Także już powoli końcówka tego pierwszego regionu. O, to sobie zbiorę, pyk. Tu chyba będą jakieś skrzynki. Muszę bronię zmienić. Lepsza ITP. No muszę w końcu to otwierać to wszystko, nie? Bo ja na razie nie ulepszam tego. Tych czakramów. No bo jak się trafi coś lepszego, no to wolę to. Nie wiem, jakieś sztyleciki, no to wolałbym te sztyleciki ulepszać, nie?
że na razie się wstrzymuję, jeżeli chodzi o ulepszanie. O, w ogóle achievement jest, bo to są nowe mopki, nie? Ale ogólnie bardzo łatwo jest znaleźć ludzi na World Bossa. Czasami trzeba trochę poczekać. Ale to działa na takiej zasadzie, że otwierasz sobie czat, World Chat. I patrzysz, i tu masz Robark 115, nie? I wchodzisz tu, wpisujesz 115. I się tepasz na tego World Bossa. Robark to jest chyba pierwszy. Tak? Tak. No. No i tu możesz tego. Legendę dropnąć, nie? Tyle ile masz tych złotych chipów. Bo jak zabijecie bossa, to jest skrzynka i z niej dropisz. Tu ja może sobie pójdę. O 15. Jak zabijesz tego World Bossa, to jest skrzynka na hasło. No i potrzebujesz tego złotego chipa. I to jest kwestia tego, ile masz tych chipów. Ale widzę, że jeszcze go chyba nie biją. A tu w ogóle ktoś jest? To ja też napiszę. Kurde, to jakiś chłop ze 119. No, problem jest taki, że channel można zmieniać tylko raz na pół godziny, nie? O, tu się zbierają ludzie, dobra. No to jest tym teamem. O. Kurde, jakby tak jeszcze z 3 osoby przyszły, to można było to zrobić. Ilu nas jest? 5. Chyba, że ktoś jeszcze gdzieś jest. Ale nie wiem. No w 5 to nie wiem, czego zrobimy. A może ktoś jeszcze zaraz przyjdzie.
Weekly już zrobiłem całe. 755 punktów. O, po ile typa już jest. Dobra, jak dla mnie to już możemy robić. Idą? Nie wiem, ja idę. Jak ja nie zacznę, to nikt nie zacznie. Tego bossa najlepiej chyba z ognia bić, a ja nie mam dobrej broni z ognia. Dobra, trzy paski zostały. No schodzi. Nie ma jakoś super dużo ludzi, ale ten drugi boss na drugiej mapie jest trudniejszy. No i ostatni pasek. O Jezu. Ale biją. O! Ulti. Dobra. Mamy to. No i tu masz skrzynkę teraz, nie? I otwierasz sobie ją. Co? Wywaliło mi z serwera? Halo? No nie? No co ty mówisz? No nie? O nie? Wyrzuciło mnie. Rozumiecie to? No co jest? Serwery wywaliło? O co chodzi? Wejść chyba na ich Twittera zobaczyć. No tragedia. Twitter Tower of Fantasy. Nie ma info, że coś się stało. Chodźcie, zresetuję gierkę. O, ale bullshit. O?
Akurat jak miałem tą skrzynkę odbierać. Odpalę launcher na nowo. Może jakiś update? Nie ma update'u żadnego. O Jezusku. Oho, chyba wywaliło serwer. Bo jest na zielono, a był na żółto. Pytanie, czy wszystkie serwery wywaliło? Nie. Tylko ten serwer umarł? Chyba tak. O Jezus. Teraz? Teraz to ja chyba sobie pójdę kawę zrobić. W takim wypadku, jak serwer nie działa. No, to brzmi jak bardzo dobry plan. Dobra, ja idę sobie kawę zrobić. Znaczy ZW. Gierka na razie nie działa.
Halo. Nie ma gierki, serwer umarł. Rozumiesz to? Otwierałem skrzynkę po zabiciu World Bossa i jej nie otworzyłem, bo serwer umarł. I umarł tylko ten serwer, na którym gram. O pierdolę, i na nowo jest boss. Tragedia. Ty, a tu nie będzie questa na tego bossa przypadkiem? To jest jakiś questik niby. Mógłby być na tego bossa, nie? To miało sens. A to chyba nie jest. Beat Blood's fine. Czekajcie. A, ja muszę chyba pogadać z nim jeszcze raz. I ten boss mi cały czas rzuca czymś. A nie, to nie boss. A, muszę bossa zabić. No i co? Trzeba zebrać nową ekipę. Ten na H78. Jak on się nazywa? Robark. Robark. H78. Lipa, lipa. Powiem wam. Czekam na PvP, bo PvP może być mega fajne w tej gierce. Problem jest taki, że teraz wszyscy będą zbierać na wszystkich kanałach, bo cały serwer wyrzuciło. Jakiś chłop mi teraz będzie spamował jakimś zaproszeniem do czegoś. Męcik do odebrania. Fog jump. Ty, ktoś wbije już tego bossa. No dobra. Ale źle to rzuciłem. Jeszcze napiszę, może ktoś dojdzie. No jak tak patrzysz, to powinniśmy to zrobić w takiej ekipie. O nie! Not bad.
On jakiś party robi. Znowu to. Dobrze. Może tym razem nie wywali serwera, jak zrobimy tego bossa. Dobra, padaj, hop. Dobra, mamy to. Szybko, póki serwer stoi. No i nic fajnego nie dostałem, niestety. No cóż. Ale kwestika zrobiłem. No i dobra, oddajemy. Jakie nagrody będą? Recipe jakieś dostałem, level upik. No i kok. Dobra, wychodzę z tego party. Ale tych recipe'ów muszę użyć? Jak to wygląda? Chyba nie. Wydaje mi się, że one się same używają. A nie, mam recipe. Już. Pyk, pyk. O, paliwo nawet, gościu. I co z tym mogę zrobić? Nie mam pojęcia. Jakiś medal, którego można sprzedać za 500 golda. No i dobra. To tu mam jakiegoś fioletowego questa do zrobienia. No jest, łatwo.
sumie tą skrzynkę jeszcze mógłbym sobie zgarnąć. Wejdzie tu? Dało się. Jeszcze mam do zrobienia, tutaj coś. Bounty egg. Okej. Chyba jakieś daily są, czy coś takiego. To jednego mobka tylko tutaj trzeba zabić, tyle. Jeszcze tutaj. Gdzie tu jest ten mobek do zabicia niby? A, dwa mobki muszę zabić, okej. No i tyle. Też zostały te niebieskie questy do zrobienia. O, to muszę zrobić. Są jakieś różne nagrody? Chyba nie. Find team. Co, szukamy teamu? Widzimy, to są takie jakby dungi, nie? Nie wiem z jakiego żywiołu to powinien być, ale to chyba nie ma znaczenia. O, synek. Aha. Dobra, jest.
to mamy jakoś wejść? Co się dzieje z tym bossem? Ale ta mapka jest tak do niczego. Tragedia. Nie, nawet jak bić tego bossa. Chyba więcej już czego nie będę robił. Nie podoba mi się ta walka z tym bossem. Dobra, mamy to. Level up, 30. A, to już wiem max level. No tu co? Halo? O. Chyba zeskoczyć tam trzeba. O, tu jest główny bosik. Tamten to był taki mini bosik tylko. O, dzięki za flow, Kaszico. Gdzie alert? Halo? Chyba jakiś wyszukany follow był. Alert nie ma. Albo to się popsuło. O, okej. Thank you for the follow. Ja jestem szukany? No nieprawda. Pierwsza będą być na czacie. Nie wiem, alerty się popsuły w ogóle, tragedia. Wszystko się popsuło. Pa! Robiłem największy damage, S? A jestem koktem w tę gierkę. A nie wiem, czemu alerty nie działają.
O, to powinno być. Nie wiem, czemu tego nie było. To powinno być. O, o. A nie wiem, jak alerty naprawić. Niestety, nie naprawię tego. Chyba, że... Nie, nie. Dobra. Level pack. Na 30 level dostałem jakieś rzeczy dziwne. Mam 620. Ale chyba jeszcze nie mogę zupgrade'ować tego, nie? Nie, jednej części jeszcze mi brakuje. Ruiny, o, ja mam jedne ruiny do zrobienia. To sobie zrobię, tu jest buffik za darmo. Volt damage. No i hopt. Te ruiny zaraz zrobię. Bo mam 50 tych i mam 190 fioletowych. To jeszcze dyszkę fioletowych rozbieram. Ja tu mam jeszcze jakieś sensowne questy do zrobienia. Chyba nie. Najłatwiejszym sposobem, żeby to dozbierać, to by było pójście na nowy kontynent, który został dzisiaj odblokowany, i tutaj poeksplorować sobie. O, te mąby jest tanki. Ty, ja chyba pistolet w ogóle mogę ulepszyć, czy nie? No mogę. O, pyk. O, jalo. Teraz trzeba 3-5 level. Story questy zrobione na dzisiaj. Co, trzeba sobie odblokować te teleporty. Zmienię sobie bronię, pyk. I tu coś jest do zebrania niby. Tu gdzie? A. Tam, że tam. Bo nie wiem, jak się tam dostać. Tutaj też coś powinno być. A to chyba na dole. I tu jest skrzynka, która obstawiam, że nie działa. I ona będzie działać za 70 godzin. Nie mam pytań.
na dole jest tepek. No, wbity 30, udało się. Przed chwilą w sumie. Zaraz też będę otwierał, tylko jeszcze... dyszkę fioletowych muszę zebrać. Co jest? Skrzynka? Czy te pamięć gdzieś? O co chodzi? Challenge, dobra. Bronię zmienić. No i chyba jakieś super trudne to nie będzie. Niezły damage. To jest jakiś tanki giga. Po co mi robi? O. Ja z tych broni, które tutaj mam, których używam, to mam tak naprawdę tylko te pistolety ulepszone na maksa. Bo ta włócznia jest fioletowa, to jej nie ulepszałem dalej. A ten czakram to ja nie wiem, czy ja będę go używał później. Jak dostanę jakieś sztylety i inne rzeczy. Na razie nie ulepszam tego. W sumie tylko te pistolety biją jakiś sensowny damage. O jest. Dobra, wlecę się. A bojnia. Thank you.
O Jezu, no nie da się żadnego combo zrobić, bo mnie przewraca za chwilę. To są nagrody, to były nagrody zależne od tego, od czasu, jaki się zrobi. Lipa. I mogłem poczekać z tym, aż ulepszę EQ. A nie wiedziałem, co to jest, nie? Bo to jest jakaś nowa aktywność na tym, teraz w tym rejonie mapy. Wcześniej tego nie było. Znowu to samo. O co chodzi? Co znowu mam tam iść? Nie wiem, czy jest jakiś limit na to, ile to można razy robić. Bo w ogóle itemy dostałem. Pasek. Klatę to mam taką. Mogę ulepszyć coś? Mogę. Dobra, może sobie potwieram to już, co? No to bez sensu robić te rzeczy tutaj bez z tymi brońmi, które ja mam. Dobra, no to co, robimy opening. 51 żółtych, złotych. To 90 fioletowych. To jest w sumie zbieranie z dwóch dni. Bo w poniedziałek otwierałem wszystko, jak gierka wystartowała. Tak, w poniedziałek? Kiedy gra wystartowała? W czwartek. Otwierałem wszystko. No i później... Dwa dni zbierałem. Bo zbierało mi się 51 złotych, 190 fioletowych i 15 matryc. Może od fioletowych zaczniemy, co? Może polecić coś fajnego. Szyszka. Ale te fioletowe będę skipował, bo to za dużo czasu zajmie. Lipa. Lipa. Tych fioletowych to chyba nigdy nic nie pójdzie. No, otwieranko. O, ale to fioletowe. Alabarda. 190 fioletowych i 51 złotych. Tylko te fioletowe to walę na skipie wszystko, bo z godzinę bym to otwierał, nie? A z tych fioletowych i tak nic fajnego nie leci nigdy. Jakieś typy. No. Ale lipa. Same materiały. I dwa fiolety chyba poleciały. Dwa SR-y. Gdzie jakieś SSR-y? Halo? No, kolejny SR. Trzeci.
Nie wiem, czy te fioletowe to w ogóle jest jakikolwiek sens otwierać. Jak to ma tak wyglądać? Czekaj, ile tam jest procent w tym fioletowym na SSR-a? A, 0,3%. Okej. Okay. Jeszcze 6. 30. Znowu Ester. Jakbym otworzył 160 zł, to miałbym przynajmniej dwie gwarantowane legendy, nie? Ale te złote też wolnie lecą. Kolejny fiolet. Dobra, tyle. Fioletowych? Wypadły fioletowe. 4 jakieś tam. A reszta to sypy. No dobra. To idziemy do najlepszego. Czyli tak. Za każde 10 mam gwarantowany fioletowy albo legendarny. Czyli powinno polecieć 5 fioletowych i w tym jest jedna gwarantowana legenda na 80, nie? Ale może zawsze polecieć więcej legend. Zależne od farta. O! Już myślałem, że coś fajnego. No i lipa. Fioletowa halabarda. To już mam. Dalej. O! Znowu fiolet, no to jest niemożliwe. Coś czuję, że jedyną legendę jaką dostanę, to tą gwarantowaną na 80. No. Smutek. O! Ester znowu. Ale bullshit. Mówisz, że na skipie oddaję? Ty! Co jest? I to dwa razy jest ta sama broń, czyli będę mógł ulepszyć, bo to jest łuk. Bez skitu ty. Na skipie oddaję. O? Czyli teraz będzie gwarantowany SSR. No to co, lecimy. Na skipie. Jeden będzie gwarantowany, ale może być więcej. No nie było więc. Pistoleciki, które już mam. Czyli będę mógł ulepszyć. Ewentualnie. No, lipa. I co? No i tyle. Czyli zdobyłem... O! A to... O, to jest ten czak... A tu już mam ten czakram przecież, nie? Dostałem praktycznie same bronie, które już mam. Niemożliwe.
Jedyną nową bronią, jaką dostałem, to jest ten łuk. Łuk koks? Mogę sobie tę bronię ulepszyć. No to... A czekaj, bo jeszcze... Te matryce sobie otworzymy. Fiolet. Jeszcze chyba 5 mam, nie? Ale pojedynczo to się tak długo otwiera. A, chyba wystrzało te matryce. Znaczy te matryce i tak nie mają żadnego znaczenia na PvP, nie? Później na tych arenach. O! Dobra, tyle. No. To w sumie tyle. Czyli bez szału. Dobra, to łuk mówisz, że ulepsza. No i od razu na maksa mamy. Prawie. Aha, nie, bo jeszcze tu mogę. Ja potrzebuję tego. No i dobra, mamy łuk na maksa. Jeszcze tutaj. Tyk. Kurde, nie wiem, a ten czakra mu płaca się ulepszać, on na PvP będzie słaby, ja bym na PvP wolał coś innego. Ulepszaj, no ale jak później dostanę coś fajnego. Nie będę miał materiału. Co wtedy? Lipa będzie. Co ja tu mogę wrzucić fajnego? Nie mam chyba żadnych setów. Weapon charge większy. No ale to potrzebuje 3 sztuk, nie? Non stop. Nie wiem, to byle co, to powrzucam. O, to jest fajne. O. Jakby tego seta zgarnąć. To by był koks. Mówisz, żeby ulepszać. Ale tu już nie będę dalej ulepszał na razie. 60. Mam już mało tych rzeczy. No ale dobra, niech będzie. I teraz mogę iść tutaj, o.
Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Ty co jest? O, chyba muszę te mobki zabić. Jakiego skilla ma ten łuk? O, jego. Te łuki to chyba zawsze mają takiego samego skilla. No dobra. Ja mogę teraz wejść? Dobra, idziemy. Podejście numer 2. To w ogóle coś innego teraz jest. Jeszcze jakiś sobie chodził. A, bo tu nowi się porozbili. Aha, bo to są nagrody, zależy od tego, ile ja mobków zabiję. Aj. O, 70 to na pewno nie zrobię. Ale 50 już tak. Kurde, jakby się te mobki troszkę szybciej porespiły, to bym zrobił 70. No. Niestety. No ale 50 udało się zgarnąć. Także fajnie.
Kurde, nie odpaliło mi tego skilla z łuku. Nie wiem czemu. I znowu to? To jest. O, i znowu to samo. To teraz jest coś innego. Inna nagroda w sensie. Kurde. Aj, mogłem tego nie odpalać. Ty, no nie mogę skilla rzucić żadnego. Kurde, te mobki to już trochę tanki są. Nie wiem, coś mi te dodże nie chcą wchodzić, żeby ulty mieć. O, teraz, ale już koniec czasu. No niedużo brakło. Znowu 50, 60. O, 72 na końcu. Musiałem wszystkie te mobki zabić, żeby było 70. Jakie to jest irytujące. Dobra,
No ale te mobki na tej mapie to już twarde są. No i tyle, tamta skrzynka, tamtej skrzynki nie otworzę. Ja tu jeszcze mam coś ciekawego do zrobienia. Oprócz eksploracji to chyba nic. Recommended. Ruiny mamy do zrobienia nowe. Właśnie. Na normalu. Na 2.8 i na 3.0 level. Dobra, to zaraz pójdziemy. Ja sobie dwu na chwilę, pójdę sobie do toalety szybko. Where did I stop reading? I need a good target.
dobra. Co, jeszcze ruiny do zrobienia? Jezu, gdzie były te ruiny? Tutaj. O, increase bolt damage to enemies. Na rumbiście, to będzie S zrobić. Bo te pistolety biją bolt damage. Ja, gdzie to jest? Znaczyło mi to? Go. A, bo mnie tepnie, okej. No i dobra, to są cztery skrzynki, to pewnie będzie trzeba znowu szukać tych skrzynek. W jakichś ścianach i tak dalej. Albo i nie. Jedna. No ale ten Vault to i tak super dużo nie bije. Znaczy... bije sporo, tylko te mobki mają sporo HP też. Aha, i tu muszę użyć tego, tak? Tak. Ale trudne zagadki. No i tutaj chyba nie ma żadnej skrzynki nigdzie ukrytej. Tu jest druga. Tyk. Kurde, i w tego jednego mi użyło, nie? No i tyle. Ktoś to ogień w beczkach nie podpala. Sprawdzone. Oho. Ostatnio jak robiłem dunga na normalu, to skrzynki były poukrywane, a tutaj to normalnie na widoku. To już chyba nigdzie nie ma.
No i tyle. Koniec, Dunga. Chyba, albo chyba, że to był taki mini bossik tylko, dlatego tak łatwo poszło. A nie, koniec. Ty no, ale przegapiłem jedną skrzynkę. Relic Shard. Gdzie ja tu skrzynkę przegapiłem? A tutaj, serio? No i jest jeszcze jeden do zrobienia. Na normalu. Ten. Increase flame damage. Problem jest taki, że ja nie mam ognistej broni. Mogę on tu wejść. A, tak, okej. Oj, bez ognistej broni to trochę potrwa. Skrzynka jest. O? W sumie dobrze, że ten mobek tu spadł. A nie, jak ja mam tu wejść? Ale chyba wiem. O tutaj? On chyba nie dolecę. Albo doleca. Don't
No i dobra, to mi co otworzy? Szynkę? Nie. No dobra. Jak ja mam tam wejść na górę? Ja go przesunąć z powrotem już nie mogę. To co, YOLO, nie? Że już chyba stąd nie wyjdę. No niestety. Ty, ale tu się da chyba zczytować. Wow, ale on bije. Nie wiem, kurde, nie mogę niczego zbudować, żeby skillka sobie naładować w broni. Ulti. O. No i końcówka zaraz.
Ja w ogóle myślałem, że on tym we mnie celuje, on sobie tak kółko jeździ. Po prostu. No i chyba tyle. Czy będę mógł ulepszyć ten kompresor, czy jak to się tam nazywa? Tu coś mogę powrzucać niby. No i dobra. Jeszcze mam jakieś ruiny? A, bo są nowe. T01. One są aż tutaj. A nigdzie indziej się tepnąć nie mogę. Nigdzie bliżej. Chyba, że... Tepnąłbym się tutaj. Polecę sobie po tego waypointa. O, mam itemy nowe. Dobra, lepsze. No, czy ja mogę ulepszyć? Nie mogę. Ty, znowu to. Krawać 300 punktów jakieś. O co tu chodzi? Nie rozumiem. A, dobra, już czaję, o co chodzi. O Jezu. Ha, i to mnie zamraża, nawet jak obok tego wejdę.
O, to zamrażanie to jest takie irytujące. No i tyle. O, to akurat chyba było najłatwiejsze. Ja chciałem iść tutaj, po waypointcika. Tu skrzynka gdzieś powinna być. A to znowu to do podpalenia. A ja oczywiście nie mam ognistej broni. W moim main secie. Czemu tu jest tak dużo tych skrzynek, których nie da się otworzyć? Ale tu jeszcze coś było, nie? Tu był ten robocik, o. Za nim trzeba iść. Kurde, to jakieś motki agresywne są. No nie gadę, że on tam na górę będzie leciał. A nie, on tu do tego chłopa będzie leciał, okej. Tu coś na górze niby jest. Ola, nie wiem gdzie. A to jest to.
Złote by się przydały. Bo bym miał więcej złotych, to bym mógł iść na tego. Na World Bossa. Ja w ogóle chciałem iść? Tutaj. Ta skrzynka chyba działa, nie? O ta. No i dobra, zaraz będzie 800 tutaj. Tego nie zrobię. Nie wiem, o co z tym chodzi jeszcze. Trójka? Nie. To też nie. Nie mam pojęcia. No, to oczywiście nie działa. No i tu niby coś powinno być w środku. Piętnaście procent, 250 dopiero. Pierwszy rejon przydałoby się zrobić, bo tam już chyba nawet wszystkie skrzynki można otwierać. Dobra, bo znowu ubiłem target. Też nie działająca skrzynka.
No i chyba tam coś na górze jeszcze jest. A, tu jest to znowu. To musi być jakiś relik potrzebny, Imo. Deploy. O, dobra, damy jetpack. Damy... O. Dobra, to chyba nie to. No i tu są dwie skrzynki. No i dobra, pytanie o co tu chodzi? O to? No i co, problem jest taki, że ja nie mam w moim main buildzie żadnej broni, muszę zmieniać co chwilę. Nie mam nigdzie tej broni. Ja się zablokował. O kurde. Oni chyba na nic nie są podatni.
Okej. O. Dobra, jeszcze trzeba to otworzyć, nie? Żeby chodziło o to. Ten nie ma kryształka. Nie wiem. Jest skrzynka. Z drugiej strony musi być przejście do otwarcia. No tak. No. Ja muszę to odpalać? Że to chyba nie. Musik jakiś. O, to jest znowu ten. No, trzeba się uleczyć.
Dobra, nie było tak źle. No i tyle, chyba wszystkie ruiny zrobione na dzisiaj. Cały taki main kontencik. Mighty Mushrooms. O, mam takiego. Any equipment? One star? Fire. No i H4 prawie całe zrobione. To jest w ogóle? A, do upgrade'u. O, tu się jakieś nowe rzeczy porobiły. Aha, i żeby coś z tego zrobić, trzeba użyć tego, tak? Na to się używa 90 i tu po 30, jeżeli to dobrze rozumiem. No dobra, to co? Póki co tyle. Ja na razie będę kończył, pójdę sobie zjeść. Pewnie później się jeszcze odpalę. No, czymś. Zobaczymy. Także jak coś, to do później.